mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Słabo mnie widać, ale troszeczkę tak późno jest. Fryteczki zakręcone, drwalokształtne, ponieważ podobno bardzo dobre. Zobaczymy, jakie one smaku są. Takie ładne. O, to są te fryteczki zakręcone. O. Dobre, mają inny smak niż zwykłe fryteczki, bo są bardziej pikantne. Dobre. Standardowo sos śmietanowy. No ciekawostka. Ciekawostka, pewnie dobre. Pewnie dobre, popróbujemy zaraz. Sosik. Wiem, ciemno, no ale cóż zrobisz. Kręcone, krągłe frytki. Zobaczymy, jak one. O, dobra. Śmietanowo-majonezowy. Fajna. Wrócicie kręcone, te po prostu rozwala. Dzisiaj drwala nie testowałem, bo ja już drwala wytestowałem wcześniej. Ale chciałem te frytki zobaczyć. Dobre są. Ostałe. Fajnie. Każda inna, bardziej skręcona. Różne sosy są dostępne. Ale najbardziej klasycznym sosem jest ten śmietanowy. Musiałem, warto zobaczyć. Warto testować, warto próbować różne rzeczy. A co tam? Niech będzie spróbowane. A, gorące. A! Palce mnie poparzyły trochę. No, dobra. Dobra, jeszcze wyjęliśmy trochę tutaj na zewnątrz, żeby było nam łatwiej je testować. Fajnie. No nie jest odwal, ale wszystko w życiu trzeba zjeść i spróbować. No, nie można tak traktować sobie tego lekko. Mi się tolerowe. Lutrowane fryteczki kręcone McDonaldowe są dobre. Są dobrą przekąską. Taką sobie na szybkie przedjedzenie. Fajne są. Ale to bardziej pikantne. Troszeczkę inne. Mniej solone, bardziej pikantne.
Wydaje mi się, że bardzo fajne. Zdecydowanie warto w mojej ocenie spróbować. Wziąłbym je, zestawię sobie z drwalem podwójnym i wtedy będą naprawdę super. Pojedynczo, mała przecząska z drwalem podwójnym, załadowane do pełna. Warto. Zdecydowanie warto. McDonald's na zimę. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.